Jensen, we've got a problem. I can't land at HQ. A riot's broken out. Boss says to drop you at your apartment. I could use a shower. You'll have to make it quick. He's on his way to meet you. No okej, jesteśmy w domu. No to pięknie. Dobra, poszukajmy sobie co nieco tutaj w tym miejscu, bo coś tu jest. Nie ukryję, że coś tu jest. A mianowicie ta ściana. O tym akurat pamiętałem i jest tu nawet według mnie przydatna rzecz. Przydatna rzecz, ale to za chwilę. Powiększenie magazynka broni. Ja się zastanawiam, kto tu takie rzeczy trzyma, no ale mniejsze już o to. Nie czepiajmy się. Co ja mogę powiększyć? Tu nadal mogę powiększyć magazynek broni. I niech będzie. Okej. W ogóle musiałbym sprzedać, kurde, to. Nie wiem, może bym coś jeszcze sprzedał. Batonik. Dlaczego te drzwi są zamknięte? Tu nie ma klamki w tych drzwiach. No ale dobra, mniejsza o to już. Weźmy sobie skrzyneczkę naszą. Hoppa. I co my tu mamy? Wow. Spadłem. Moduł kredytowy 615. No proszę. Czy coś tu jeszcze wspominałem? Nie, to wszystko tak naprawdę. No to idziemy stąd. Wracamy do naszego domu. W końcu w domu, w Detroit. Bo już mi tam trochę brzydło w tych Chinach siedzieć. Moduł dodano kredyt 236. No to się cieszę. Bo to są moi. Cześć, kolego. Grubo. Ogólnoświatowe protesty przeciw ulepszeniom. No, proszę, proszę. No to się porobiło, nie? Sorki, ale po prostu musiałem to zrobić. Dostał gaśnicę w łeb. Tak w ogóle, słuchajcie, na marginesie mówiąc, jak się wyjdzie na miasto i rzuci się kogoś kartonem, zwykłym kartonem, to ten ktoś błyskawicznie potrafi się przewrócić i stracić przytomność. Welcome home, Mr. Jensen. You have new messages. Apparently that's not all I have. Make yourself at home, boss. It's a fucking mess out there, Adam. You seen the news? Pikus is telling everyone we're breeding super soldiers. Taggart's at the convention center right now, urging the UN to investigate. Is it true? Of course not. Except for the Typhoon, right? And a few of those defense contracts. What? Oh, and let's not forget the fact that Megan's team was kidnapped right before her research went public. How do you explain that one, boss? I wanted people to see that research. Megan was on the brink of something historic. Something that would have catapulted this company to the top of the Fortune 500. Her kidnappers knew it. They knew exactly where her research would take us. And they refused to let anyone else have that much power. Anyone else? Eliza was right. You do know more than you've told me. I suspected. But these people? They're like ghosts. Always in the shadows, always hiding behind lies and proxies. Who are they? A name won't mean much. They'll use whatever one suits their interests. Sometimes it's the Masons. Sometimes the Bilderberg Group. They've had a finger in every corporation, organization, or government initiative that's defined modern society. You're talking about...
The Illuminati? It's no joke. They're organized and they operate over and above society. You're serious? So why would the Illuminati kidnap Megan's team? I already told you. Megan found a way to make augmentation safer for all of us, so we can all become like you. Like me? Like... you are, more than human. We've got to get him back, Adam. You said Taggart is speaking at the convention center right now? Bitch even sent me an invite. His aide, Sandoval, is neck deep in this. I don't know where Sandoval is, but Taggart will. Adam, you've got to handle this delicately. We don't know Taggart is involved, and we can't afford another punch in the face. I'm trusting you with this one. Ja też w siebie wierzę. Naprawdę. Dobra. To już co odblokowaliśmy, ale tam pewnie nic nie będzie. Ktoś mi kartony ładnie znowu poukładał, a ja porozwalałem. No proszę. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakieś nowe wiadomości w poczcie. Nic ciekawego. Mogę się umyć? Nie, ale mogę umyć ręce. No i się szyba trochę zbiła. Tak jakby. Łe, proszę. Dobra. Słuchajcie, idziemy na dwór. Idziemy na dwór. Na zewnątrz. Kupimy sobie co nieco. Oła! Co to było? Dobra. Kupimy sobie, słuchajcie, na zewnątrz. Sprzedamy trochę. Sprzedamy trochę co nieco naszych rzeczy. Jensen, you asshole, you cost me my job. Slow down. What happened? What happened? They found out I let you into the morgue. That's what happened. They canned me. No nie ten. Wayne, I'm sorry. You didn't deserve any of this. Damn right I didn't. That's the second time you screwed me over. I know. And I want to make it up to you for everything you've been through. Seraph Industries lost a lot of good people in the last 6 months, and we could use someone like you. Oh, really? You're not saying that just to say it. Talk to HR. Tell them I recommend you. Corporate security pays more than being a cop, and you won't be stuck behind a desk. Jeez, I... yeah. Okay. I need the work, but... this better be on the line. It is. None of this is your fault, so let me make it right. Yeah. I should sit down, you know? It's been a long week, and then all this crap. But thanks. I mean it. Never will condone these experiments. Hey, listen, about earlier... I'm sorry, I was steamed, you know? Dobra. No to idziemy na miasto. Na miasto idziemy. Mógłbym go zmiażdżyć, ale on by się mógł wtedy wkurzyć i by mnie zastrzelić, albo coś takiego, jak jest policjantem, to raczej zostawi mu broń. Dobra. No, kurde, no nie wygląda to ciekawie. Dobra. Nie musimy w ogóle rozmawiać, jak nie chcesz. Wypieprzajmy stąd. No to chyba grubo, a nie grubo. Naprawdę. Ciekawie tu nie, no ciekawie to w ogóle nie wygląda. Ej, panowie! On nic nie ma na rękach. Ej! Dobra, nie moja sprawa, okej. Czy moja sprawa? Bo jestem z tym związany, z tym wszystkim. The whole city's going up in flames. I knew this augmentation stuff was no good. Tam gadacie. Odrutowanie jest dobre, znaczy.
Aby pod warunkiem, że ludzie będą dobrze to wykorzystywać. Myślałem, że to jest alkohol. Were there any witnesses? Yeah, but they refused to stick around to wait for you guys. They were scared for their safety. Maybe if you had come sooner. I'm sorry, ma'am, but most of the squad has been assigned to subdue the rioters. It seems like all I'm hearing from police these days. Jak jej pojechał? Wydaje mi się, że ostatnie czasy policja tylko przeprasza. Nie wierzę. Oj. No proszę, o dobra, ale handlarze broni... dobra, są handlarze broni. Hej, a gdzie jest twój kolega? A, tu jesteś, okej. Dobra, chciałbym coś najpierw sprzedać. Na początku chciałbym sprzedać amunicję Typhoon. Do karabinu maszynowego, do pistoletu maszynowego. I nie wiem, czy do czegoś jeszcze. Karabin bojowy. Nie, bo ten karabin jest ulepszony. Ale to z chęcią sprzedam. Nie wiem, czy karabinu obezwładniającego nie sprzedać. Mam 16 tysięcy kredytów, więc raczej nie ma co. Mogę kupić granat. Wow, bierzemy. Ulepszenie siły rażenia? No to... Nie. Rewolwer nie jest mi potrzebny. Tu już nic nie chcę kupować, dziękuję. Jak zawsze. To czy ja mogę gdzieś to połączyć z czymś? Ja mogę tylko z tym połączyć. No dobra, ale jak już tak kupujemy... Jak już ulepszamy sobie tą drugą broń, to tak, ulepszenie siły rażenia. Ulepszenie szybkości przeładowania, powiększenie magazynka broni, program śledzący cel, system chłodzący, to jest tylko... Ale to jest tylko do tego, do rewolwerów. Jak zawsze, masz rację. Okej, teraz tak. Powiększenie magazynka broni. Ulepszenie... To. Ulepszenie siły rażenia też to. Dobra, będziemy mieć tak, raz i dwa. Dwie bronie, których nigdy nie sprzedamy, ponieważ one są ulepszone i szkoda by było ich sprzedawać. Je sprzedawać przynajmniej, nie? Czy za jakiś czas. Czy tak do końca, nie? Tej gry, no bo wiadomo, to jest ulepszona broń, to nie jest taka podstawowa. Dobrze. Wejdziemy sobie do naszych ulubionych handlarzy. Którzy mają dla nas jakąś ofertę, nie? Okno było zamknięte. Idziemy. Cześć. To wszystko, co masz? No pokaż, co masz. Granat gazowy, no proszę. Ulepszenie szybkostrzelności sobie na pewno wezmę. Termowizyjny system celowniczy, czy do wyrzutni rakiet, a to nic mi. Program wyszukiwania, system wyszukiwania celów. Nie, raczej nie. Broń, co masz z broni? Wyrzutnia rakiet, kusze i pistolet maszynowy? Raczej nie będzie mi potrzebny, bo pistolet maszynowy to ja mogę sobie w każdej chwili znaleźć. Rakiet raczej też nie potrzebuję. Bełt, amunicję snajperską, karabin bojowy. Nic mi tu raczej nie jest przydatne. Dobra, teraz tak. Włammy się tutaj, zobaczmy co tu jest. Tak z ciekawości. Jeszcze odwiedzimy sobie klinikę Limp. Z racji takiej. Dobra, okej. No, zdążę. Zdążyłem. I git. A co my tu mamy? Nic. Przynajmniej tu nic nie mamy. Bla, bla, bla. Historia Pikusa. No nie, no bez przesady. Gro, proszę cię. Uhuhu.
Pytanie, czyje to jest mieszkanie? Ale ładne są to ogólnie mieszkania. Nie ma takiej hołoty, tylko... Access grant. Okej. Okay. Pistolet i wirus anihilujący, no proszę. Zły chwyt. Nic tu nie ma. Oto radio gra. Dobra, schowajmy. W ogóle nie wiem czemu... Dobra. Weźmy, podnieśmy co nam przeszkadza. I czy tu coś jest? Tu nic nie ma, czyli no dobra, no. Możemy jeszcze wejść na komputer, ale na komputerze raczej tu nic nie będzie. A nawet jeżeli będzie, to... Wow! No nie wiesz, dobra, okej, stop. Ole w dupę, łow w dupę jeżdża. Ile tu tego jest? Dobra, nic, co by mnie uszczęśliwiło. Naprawdę. Mogę chyba stąd... Nie, tu nie mogę przejść, ale chyba mogę stąd spadać. Nawet na pewno mogę stąd spadać. Bo nie ma tu nic, co by mnie... Dobra, idziemy do kliniki Limp. Oni na pewno będą mieli jakąś nową dostawę punktów Praxis czy czegoś takiego. Tylko właśnie, gdzie jest... Ja nigdy nie pamiętam, kurde, gdzie jest klinika Limp, ja nie wiem. Na pewno nie jest obok Serifa, bo... A może jest? Nie, no nie ma. Obok Serifa na pewno nie ma. Tu jest Limp, dobra. Jensen, Serif had me hack the convention center security logs for you. Sandoval signed out. Nie mogę tu wejść? Taggart will know where he went. You really think he'll tell you in the middle of a riot? In front of all the media? He will if I ask real nice. Well, if that doesn't work, he also has a dressing room backstage. Seems to me a man like Taggart must keep close track of his employees. Speaking of which, I also backtraced that breach in our own firewall. The one Serif opened but forgot to tell us about. The one he was using right before he hired me. Right. Looks like our boss was being chatty with a private detective named Brent Radford. He lives on Earl's Court. In case you want to get chatty with him too. No dobra. Okej. Okay. Czy mamy jakieś... możemy zobaczyć, kto to był? Chyba nawet sobie zobaczymy. Klinika Limp. A co ty mi możesz zaproponować? Zależy, co mi dasz do... O, punkty Praxis. Dziękuję. Jest to praktycznie tyle, bo nie mam po co tu więcej przechodzić. Czy ja mam miejsce jeszcze w tym swoim... Mam miejsce w magazynie, mam. Dobra. Zobaczmy to zadanie S1. Właśnie. Zobaczymy, co tam Pitchard nam... Kogo nam namierzył. Okej. Okay. Zadanie główne sobie na razie zostawimy. Zobaczymy, o kogo chodzi. Ulepszym sobie też również co nieco. O co mi chodzi? Mam ochotę szybciej pobiegać. Dobra, okej. Wow. No dobra. Nie, o wiele szybciej, słuchajcie, biegamy. To mi się podoba. Więc no, na pewno będziemy się szybciej przemieszczać wokół tych lokalizacji. Więc to jest taki plus. Gdzie mam wejść? Czemu tam? Ej, często nie, tak się zastanawiam, czy skoro ja mogę skakać na 3 metry, pewnie mam też... Mogę... zejść. Znaczy mogę z większej odległości, tak? Z wysokości skakać.
Shoes off? I just had the floors waxed. And if you wouldn't mind tidying up a little. If you don't shut up, I'm gonna put another bullet in you. Yeah, real tough guy. 5-on-1 and you still had to shoot me. Piece of shit. Just hope they find what we're looking for your sake. They won't, because I gave them the wrong code. Yeah, that's right, asshole. What now, tough guy? You gonna shoot me? Again? We have ways of getting around security. How do you think we got into this shithole? First, you break in. Shoot me in the gut. Tear the place up. And now you insult my digs? That's cold. Man. But please shut up. And you better plan on replacing my rug. That one... really... Jeszcze na żarty mu się zbiera. Dobra, gościu. Łeb dostaniesz. Tyle w temacie. No siema. Kim ty jesteś? Jensen! Oh, Christ! Brent Radford? In the flesh. For now. How do you know my name? What happened here? Answers for favors. There's a trauma kit I keep somewhere around here. Find it. You need a doctor. I'll get help. No! No time. They could be back. Any minute. Find the kid quickly. If you want answers. Hmm. I ain't talking without something to kill alpha, the pain. Alpha, dobra. Asshole. Wiemy, że to jest alfa. I ain't talking with aha, ty bez without nic, something bez... to kill the pain. Asshole. Alfa, dobra. Okej, no to nasze zadanie. Znajdź zestaw wstrząsowy. Czyli co, rozumiem, że musimy poszukać jakiegoś, nie wiem. O, proszę. O, wielką mowa. Czy tu coś jeszcze jest? Nie ma nic. No to hopa. Did you find the kid? Oh, sweet Jesus. The pain. Morphine. No to dawaj. This should help with the pain. Now tell me what's going on. Those sons of bitches. I should have seen it coming. I knew from the moment Seraph got spooked that this case would come back and bite me in the ass. Seraph. So you're the investigator he hired to run a background check on me. Detective. Or I was, until... Christ, fuck it. It hurts enough just trying to breathe. Point is, the goons that did this to me, professionals. I think your boss pissed off the wrong people trying to dig up your dirt. What people? What did you find? No time to go into details. My storage unit, the sons of bitches, they're headed there now. Seraph had me uncover a ton of shit on you. Stuff even you don't know. Your parents, your real parents. The tests? The fire? What are you, Jensen? Some kind of freak? Focus, Radford. I put it all... I mothballed the case in storage. It's in an alley. Behind the bank. Your files are there. But Michelle knows. Michelle knows. Ale co konkretnie? You need to stop. You need to stop them. Fuck. You robot. This is all your fault. Give me another shot. Morphine. Or go fuck yourself. Focus, Radford. That hit the spot. I think I could get used to this stuff. Hey, ale bądź trochę bardziej miły, dobra? Talkative. Already. Robot. Dobra. Nie, on mi raczej nie ma co dać, bo za chwilę padnie. Radford, I know you're in a lot of pain, but it's important you give me as many details as you can. There's a storage unit in the alley, next to the bank, near the police department. That's where the suits are headed. I tried, didn't give them anything. There's a safe.
It has what you want. It'll get you to her. It'll lead you to her, to Michelle. The safe. They don't have the right combination. 4062. Remember. Dobra, mamy nowy kod. O nagrodę, czy nie mam co się pytać odnośnie. Why did Seraph stop the investigation? You said he was spooked. What spooked him? You wouldn't believe me even if I told you. Hell, even I don't. I still don't believe it. You believe in ghosts, Jensen? Seraph was spooked by ghosts. Close enough. Illuminati. Conspiracies, theories, it's all bullshit. But you stink of it, Jensen. Enough to have your boss, one of the most powerful men in the world, look away. You're a ghost. A fucking tragedy. Everything you touch, everything that touches you, dies. O co ci chodzi? Jeju, człowieku, ja nie zabijam na zlecenie, tylko jak muszę. Jak mnie ktoś chce zabić, tak? Albo mi ktoś bardzo przeszkadza. You mentioned someone named Michelle. Who's Michelle? Your guardian angel. Who is she? Tell me. Do robots even believe in angels? Or did they take that out of you? Did they take that away? You know, your soul. When they built you. Tell me. What was it like when you died, Jensen? I know you're in a lot of pain, and the morphine is... Just find her. Before they do. You owe her that much. Who did this to you? Guys in suits. One of them, David or Daniel, something like that, British accent. He was in charge. Talked about a Mr. Gray. They were in a hurry. Four of them. Not counting the one they left behind. Well-armed, disciplined. I didn't stand a chance. Maybe that metal corpse you call a body will do better than mine did. What were they looking for? You robot. They wanted my information on you. Someone powerful has their eyes on you. And is very interested in your past. Nie pociesza mnie to. Dobra, weźmy jeszcze szczegóły. Is there anything you can give me to help? Take... Whatever you want, from here or the storage unit. There's a weapons cache and some money there. Mhm, dobra. I'm leaving, but I'll call in an ambulance. You'll be okay. No, those fucking animals. I can't move anything. I was turning around, pulling my gun when the first bullet hit me. The second one. They fucking paralyzed me. I'm sure it's not as bad as you'd think. It might be a reaction to the morphine. I know what morphine does. I also know what a 9mm round fired at less than 10 meters does to the thoracic vertebrae on impact. You need a doctor. They can fix that. I ain't turning into no freak. Even if I could afford the surgery, the augments... I'd rather die than be half a machine. And I sure as hell ain't gonna live the rest of my life in a wheelchair, shitting in a goddamn diaper. Radford. Listen, I know there's still a few more morphine shots. Another two should do the trick. Please, this is as close as I'm gonna get to begging you. Don't leave me like this. You owe me. That much. Why do you hate augmentation so much? Because it ain't right. You can't go changing the way things are. You can't replace the real thing with an imitation. It ain't right. It ain't natural. It can save your life. No, you lose more than what gets left behind on the chopping block. You should know this. No dlaczego, no? Okej, no. Mam, rozumiem to, ale bez przesady to aż. Ale z drugiej strony samobójstwo
Wolałbym być już robotem niż nie żyć. Neither is suicide. Don't you fucking judge me, robot. You don't know what I've been through. Come on. This should be easy for you. I know Seraph didn't put blades in those arms just so you could trim the hedges. Dobra. I don't think you really want to die, Radford. I think you're just scared. I was scared too. I didn't ask for any of this, just like you didn't ask for a bullet in the gut. But you can't blame me, or Seraph, or technology for what's happening here. I wouldn't be in this mess if it wasn't for you and your damn past. I never should have taken the job, but I needed the work, the money. Even if I wanted to, I can't afford the fucking augmentation surgery. And I can't live like a cripple for the rest of my life. Living through adversity is what makes us human. It's not flesh and blood or even bone that defines us. I might be more machine than flesh, but I'm still alive. I'm still human. You got heart? For a robot, I'll give you that. Tell you what, I'll play along with this little after-school special you got going on here. I'll get through this, but not because of this lovey-dovey bullshit charade. I'll live for the truth, for revenge. Whoever hired those suits, I'm going after those sons of bitches. I coś takiego mi się podoba. Naprawdę. Rabbit hole goes. Glad to hear it. Yeah. Yeah. And Jensen, I don't know how bad you think your wounds were. But your boss, your friend Seraph, they butchered you. Went too far with the operation. Zrobili, żeby mnie ocalić. You were an experiment, a test. But he's the one that made you a weapon. Almost makes me feel bad for you. Almost. Niemiły trochę jesteś. Czy on jest niemiły? Bitch. No taki charakter po prostu i tyle. Dobra, kolegę to ja mam ochotę wziąć i po prostu wyrzucę gdzieś. Bo kolega mojemu, no, taki, no wiecie, nieładnie coś takiego robisz, nie? Dobra, czy tu coś jest? Dobra. Pamiętamy, kto tu był. Dobra. Ej, tu się ściana ten zamurowała. Pum, jak go rzuciłem. Ale mam siły. Ej, on już chyba nie żyje nawet. Ale dobra, niech będzie, weźmiemy go. Pritchard. I located Radford. He was attacked by men in suits. Private security, secret service types. I'm going after them. What about Radford? Did you get anything out of him? He's in pretty bad shape. You need to call it in, get an ambulance to his apartment stat. Got it. And Jensen, don't get yourself killed, okay? Oh, Francis, I didn't know you cared. Don't flatter yourself. I care about the security of this company. You getting yourself killed compromises that. So don't be stupid. Dobrze, nie będę się wydurniał. Ale okej. Dobra. No i parę osób chyba dostało trochę w łeb. Ale dobra, mniejsza o to. Znaczy nic im się nie stało, tylko ogłuszyłem ich. Idziemy dalej w pogoń za śladami. Idziemy do naszej skrytki.